Jakie straty ponieśliśmy? Nie za duże, jedno śmigło uwalone jest całkiem. Ramiona nie są popękane. Rzadko, słuchajcie, takie gleby zaliczą, ale trzeba od czasu do czasu trochę adrenaliny. O to chodzi. Było super. Słuchajcie, tutaj wszędzie jest dość sporo lutowania. Trzeba radzić sobie z lutowaniem na przykład ESC, albo kabli, z lutowaniem flight controllera, albo odbiornika. Ja nauczyłem się lutować nie tak dawno, może rok temu. Wcześniej nie było mi to zupełnie potrzebne, ale od czasu jak latam FPV, lutowanie to jest chleb powszedni. Dzięki temu, że nauczyłem się lutować, zbudowałem swoje pierwsze drony, ale też mam pełną elastyczność, umiem sobie sam naprawić, mogę zmienić na przykład odbiornik albo kontroler lotu, czy też płytkę ESC, albo zmienić cały system, tak jak na przykład wprowadzenie Crossfire. Dzięki temu mam duże poczucie niezależności, jestem w stanie sobie naprawić takie rzeczy w 10 minut, zanim wysyłać do serwisu. To może się też przydać dla użytkowników dronów DJI, bo na przykład wymiana silnika czy ramienia już nie będzie przeszkodą, jeżeli tylko nauczymy się posługiwać tym oto sprzętem, czyli lutownicą. Mój najprostszy zestaw do lutowania składa się z kilku elementów. Lutownica z regulacją temperatury, ale prosta lutownica. Następnie spoiwo lutownicze, 1 mm, długość 3 m, pasta flux, czyścik do samej lutownicy, do grotu. Tutaj można zastosować też zwykłą gąbkę i mam też trzecią rączkę, zamiast niej można zastosować plastelinę, plus do tego zwykły miernik po to, żeby sprawdzić, czy nie ma zawarcia. I to właściwie tyle. Oczywiście można do tego jeszcze dorzucić alkohol stężony, nie do picia, tylko do przeczyszczania, bo flux jest, zawiera kwas. Flux można używać do tego, żeby dużo lepiej faktycznie się lutowało, takie fajne kuleczki powstają, ale to jest najprostszy zestaw, którego używam do lutowania statków powietrznych, tych budowanych modeli FPV. Dodatkowe sprzęty to jest oczywiście opalarka do pasek termokurczliwych. Stosuję bardziej precyzyjne szczypce, żeby coś przytrzymać sobie, na przykład kabelek, ale także żeby przyciąć na przykład mufę termokurczliwą albo kawałek kabla. To są te szczypce od drukarki 3D. Stosuję jeszcze taśmę izolacyjną czarną do zabezpieczenia elementów, po to, żeby mi spoiwo lutownicze nie przeskoczyło, czy żeby nie zanieczyściło styków przy flight controllerze albo przy odbiornikach. Takie rzeczy robię. Bardzo wiele elementów jest w tej chwili łączonych poprzez zwykłe wtyczki czy też konektorki, ale tutaj, jak widzimy, jest na przykład płytka ESC, czyli Electronic Speed Control, i są podpięte poszczególne, podlutowane poszczególne silniki. To, co zrobimy dzisiaj, to pokażę parę przykładów, jak sobie poradziłem z poszczególnymi elementami. Czy to będą kable silników, czy to będzie ESC, zasilanie, czy może antena do GoPro, albo tego typu elementy, jak na przykład wtyczka. Zobaczcie, że to wszystko jest naprawdę łatwe. Zatem zaczynajmy. Wiedza tajemna, jeżeli chodzi o lutowanie, polega na kilku takich prostych krokach. Najpierw przygotowujemy sobie nasze dane elementy, na przykład jest to płytka albo kabel, czyli na przykład kabel docinamy na odpowiednią długość, pozbawiamy go izolacji, nie za dużo, żeby nie powodować zwarcia. Następnie unieruchamiamy, możemy unieruchomić poprzez trzecią rączkę albo poprzez zwykłą plastelinę dany element. Nic gorszego, kiedy element nam się rusza i wtedy jest nam bardzo trudno trafić i precyzyjnie wlutować. Jeśli chodzi o pastę flux, trzeba uważać, żeby nie dostała się do oczu czy do jakichś wrażliwych części ciała, dlatego że jest żrąca, zwykle tam jest kwas. No i jeżeli mamy już lekko posmarowane, wtedy bielimy, czyli delikatnie tylko wlutowujemy trochę spoiwa w dany element. Z jednej i z drugiej strony, na przykład kabelek bielimy i bielimy też wtyczkę. I później już tylko delikatnie przyłożymy lutownicę, dosłownie cyknięcie i jest przylutowane. Jeżeli trzeba coś poprawić, to delikatnie poprawimy sobie drugi raz albo dołożymy leciutko spoiwa. Wszystko wygląda dość dobrze. Jeszcze taki sekret jeden, a mianowicie jeżeli mamy grubsze kable albo grubsze elementy, wtedy można takie spoiwo sobie tak fajnie zwinąć. Dzięki temu od razu więcej nam się nabiera tego spoiwa na daną powierzchnię lutowania. Zobaczcie te przykłady, bo to jest dość proste. Ja myślę, że dacie radę i wierzę w Was, bo lutowanie może być fajne i przyjemne. Na początku w ogóle nie umiałem lutować, a teraz sprawia mi to taką średnią, ale jednak przyjemność. Przejdźmy do przykładów.
Temperatura 400 stopni. I teraz to, co mamy zrobić w pierwszej kolejności, to pobielimy delikatnie końcówkę anteny Wi-Fi, dosłownie na ciupinkę. Wystarczy dotknięcie. Antena nasza już jest gotowa. Można ją też delikatnie pobielić, chociaż ona jest już. Ona już była wcześniej używana. Dobra, mamy to. Naszą antenę mam tak uformowaną, jak chciałem. Wystarczy, że dziubniemy delikatnie. Tutaj trzeba dosłownie dotknąć. Powinno złapać. Teraz mamy wlutować przede wszystkim zasilanie. One powinny być naprawdę krótkie, te końcówki. Tak jak teraz, wystarczy. Zastanawiałem się, jak sobie to rozwiązać najlepiej, najkorzystniej, żeby nie było, ale jednak stwierdziłem, że zdejmę. Chciałem, żeby to było porządniejsze, więc ściągam silniki, pobielę je teraz i dopiero zamontuję wszystko. Dobra, słuchajcie, w następnej kolejności tutaj mamy pady do kabli od silników. Trzeba je pobielić. Ja spróbuję okleić może taśmą całość, po to, żebyśmy przez przypadek nie zniszczyli tego flight controllera. Dopiero w momencie, kiedy będzie wszystko pobielone i wlutowane, odkleję taśmę. Tak się pewnie czuję, bo jednak czekałem na niego, no kurde, no chyba z 5 tygodni na ten flight controller. Okej. Okay. Tutaj używam plasteliny też do tego, żeby unieruchomić ten flight controller. To jest fajna sprawa, bo mogę sobie też przechylić. Jeżeli widzę, że na przykład lód może mi zjechać, to mogę sobie przechylić w taką stronę, którą mi odpowiada. Dzięki temu jestem w stanie kontrolować. Dość fajnie to wygląda. Nałożyłem trochę pasty Flux i myślę, że to powinno fajnie podziałać, bo widzę, że się od razu lepiej lutuje. No, zdecydowanie. I te kuleczki wyglądają zdecydowanie lepiej. I powinno być już o niebo lepiej. Nie podchodzę może idealnie, ale powinienem sobie tu podejść. Poszło w miarę dobrze. Teraz to powinno ładnie siąść, mam nadzieję, bo to nie jest też takie mega proste, jakby się mogło wydawać. Na tym etapie mamy wlutowane już te elementy podstawowe, o które mi chodziło, czyli kable silników plus do tego zasilanie i kondensator. Reszta będzie zależała od tego, jaki wariant wybiorę, czy to będzie Crossfire i czy to będzie DJI, czy może analogowy VTX. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Uwaga! No i jesteśmy. Wszystko jest już na swoim miejscu. Na razie to, co rozwiązałem, to zasilanie, kable silników, ESC plus flight controller z jednym. No. Twarde lądowanie, ale poszło. Powinienem właściwie lutować w rękawiczkach i to, o czym jeszcze warto powiedzieć, żeby wietrzyć pomieszczenie. Bo tu mamy do czynienia z ołowiem, też kwasy są, więc nie jest to zdrowe, żeby wdychać takie opary przy lutowaniu. Teraz bardzo delikatnie pastą Flux tutaj przysmaruję, dosłownie odrobinę. Jeżeli chodzi o lutownicę, mamy już rozgrzaną 405 stopni i jedziemy. Bielimy w tej chwili końcówki. Dzięki temu łatwiej będzie nam wlutować wtyczkę. Mamy to. Delikatnie przytnę, bo jest za długi. Teraz mamy bielenie wtyczki. Podejdę tutaj z tej strony, żeby to lepiej było. Dobra. Jeszcze troszkę. Więc nie jest za dużo. Mamy to. Zobaczmy teraz.
Super. Pierwszy element jest przylutowany i całkiem ok. Tu pójdzie nasza opaska, ale to za moment. Dobra, spróbujmy wylutować drugi element. Tu mi trochę przeważa. Trzeba to inaczej chwycić. Tak jak teraz. Połączenie jest bardzo ładnie wlutowane, jak na mnie oczywiście, bardzo ładnie. Pewnie na specjalistycznym kanale dostałyby mi się bęcki za to, ale tu jest ok. Tak lepiej. Są malutkie kabelki, powinny wystarczyć. Teraz się zorientuję, jak kabelki przebiegają. Tutaj jest trochę takiej zabawy, dlatego że trzeba sprawdzić jeszcze flight controller. Okazuje się, że jest trochę inaczej niż na stronie. Jest inny flight controller, a właściwie ten połączenie flight controllera i ESC. Wyróżnia się ten pad, gdzie jest grunt, nie? Tak. Dokładnie, taki układ i ten receiver pójdzie na górę. Zmierzę, czy nie ma zwarcia, żebyśmy nie spalili Nano RX pomiędzy gruntem, a pomiędzy tym. Tu jest jedynka. Wygląda na to, że nie ma zwarcia. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Wszystkie elementy, których używałem, znajdziecie w opisie pod filmem. Trzymam kciuki za Wasze udane lutowania. Mnie też wydawało się to kosmicznie trudne do czasu, kiedy nie opanowałem tych podstaw. I teraz może nie lutuję na stówę, ale przynajmniej daję sobie radę i jestem niezależny. Potrafię sobie sam złożyć statek powietrzny i dzięki temu mogę się cieszyć właściwie bezpośrednio i cały czas niezawodnością moich dronów. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli podobało się, to prośba o kciuk w górę, a także subskrypcję i dzwoneczek. Do zobaczenia. Cześć!